Życzę wszystkim mieszkańcom Lubartowa wesołych świąt. Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Komendanta Powiatowego, a także wszystkich strażaków i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Chcieliśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, spędzenia tego czasu z bliskimi osobami, z rodziną. Mamy nadzieję, że ten okres, jak również nadejście 2016 roku, będziecie Państwo świętować bezpiecznie i odpowiedzialnie. Dla wszystkich mieszkańców Lubartowa wesołych i pogodnych świąt życzy Zumba z siostrami. Państwo, to już piąta Wigilia z sąsiadami. Bardzo się cieszymy, że to się wszystko rozrasta, że przychodzą nowi ludzie, młodzi ludzie, którzy chcą nam zagrać, pośpiewać kolędy, że przychodzą mieszkańcy, częstują się potrawami, które dla nich przygotowujemy i że znajdują chociaż chwileczkę przed tym gorącym okresem świątecznym. Ja, korzystając z okazji, chciałbym Państwu złożyć serdeczne życzenia zdrowych, wesołych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Stowarzyszenie Sąsiedzi. Szanowni Państwo, mieszkańcy naszego zacnego miasta Lubartowa, Mikołaj też pragnie się dołączyć do wspaniałych życzeń dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zamieszkują naszą ziemię lubartowską, obyście z okazji zbliżenia świąt Bożego Narodzenia przeżyli to w sposób pewnych refleksji, analizując, że narodziny władcy tego świata między innymi powoduje, że możemy dokonać pewnego analizy swego życia, swoich codziennych uczynków, swego celu, swego życia, jak również jakie mamy zadanie do wykonania w naszym życiu. Mikołaj reprezentuje tą osobę, która żyła w IV wieku, jest wzorem dla nas wszystkich, która odziedziczyła wielki majątek od swoich rodziców i w całości rozdała potrzebującym. Stąd ten dzisiejszy nasz kiermasz, moja obecność na rynku lubartowskim, również na uczczenie tej wielkiej postaci, pełnej dobroci i miłosierdzia względem bliźnich, to jest przypomnienie, jak powinien siebie każdy człowiek wzajemnie szanować, cenić i obdarowywać tym, co jest najlepsze. Życzę Wam, szanowni mieszkańcy, żeby na Waszych licach był powód do uśmiechu. Obyście akurat w tym mieście trafiali na tych ludzi, którzy mają odwagę być dobrymi ludźmi. Niech ich dobroć powoduje na Waszych licach niezmienny uśmiech. Życzę Wam między innymi dużo ludzkiej życzliwości, wdzięczności, jak również spełnionych marzeń.